Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Małpy. Kontynuujemy naszą więzienną przygodę. Dowiedziałem się całkiem dużej liczby rzeczy od was na temat całego tego miejsca, tego jak ono funkcjonuje, co tutaj najlepiej zrobić teraz, co mogę sobie zrobić później. Dowiedziałem się też na temat tego całego debuffa, który ma tutaj miejsce. Co wyciągnąłem z tych wszystkich informacji? Po pierwsze, wygaszenie tego zegarka. Po drugie, ten debuff, który tutaj wskakuje, który chwilę trwa, potem znika i tak dalej, zniknie, kiedy ja pokonam ogólnego szefa tego więzienia, który znajduje się gdzieś u góry. Ale oczywiście więcej rzeczy tutaj jest do roboty i pierwszą rzeczą, jaką się zajmiemy, będzie oczywiście grzmot, który znajduje się tam na dole, ponieważ pokonanie tego delikwenta pozwoli nam otwierać cele zamknięte tym oto fioletowym dingsem. Czy może po prostu się otworzą. Druga rzecz, którą polecaliście, zabić wszystkich latarników. I jak najbardziej mam taki plan, ponieważ dają dużo expa. Jednego już tutaj załatwiłem przed odcinkiem, który ujął się dookoła, a innych sobie pewnie jeszcze odwiedzę. Na pewno jak tylko pokonamy tego typa, chciałbym zejść z powrotem na dół, ponieważ tam w jednej celi zamkniętej był gościu, który nie wiem, czy nie jest elementem jakiegoś potężnego questa, który jest tutaj do zrobienia. Pewnie jest tylko jedno, mogę sobie tutaj wracać i robić rzeczy, kiedy mi się żywnie podoba, ale tych latarników mogę zabić tylko dopóki nie załatwię typa, który jest szefem tego więzienia, który domyślam się będzie może gdzieś tam u góry, może gdzieś indziej. Mapy nie mam. Tak więc wiem, co robić, schodzimy zatem tutaj na dół, no i zobaczymy, jak będzie ta walka wyglądała. Ze wszystkiego, co się dowiedziałem... O, świetnie, kurwa! Straciłem większość życia na start! Dobra, to będzie prosta walka i szybka walka, bym wręcz powiedział. Kapitan Wizja Lotosu! Świetnie! Zajebiście! O, kurwa! Lasery jeszcze jakieś we mnie rzuca! Mordo! Dobra! Rozpocznijmy walkę w takim razie. Zobaczymy, jak to się dla mnie skończy. Mam nadzieję, że w miarę pozytywnie, ale kto wie, co on tutaj będzie w ogóle próbował mi robić. Ej! A i oczywiście, że obcina już tutaj. Cały czas robi mi chyba tego debuffa przepotężnego. Skuteczność, mam połowę życia, ale czy mogę się leczyć chociaż do jego maksymalnej wartości? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie spróbujmy naładować sobie troszeczkę uderzeń. Wykończyć całe to combo. Może się odsunąć, nie dać się chwycić tym przytulaczom małym. Może łyknąć sobie troszeczkę tykwy. O! O kurwa, jakie on szybkie lasery we mnie jeszcze potrafi puszczać. Nie tego się spodziewałem. Spróbujmy zrobić to. Spróbujmy w niego wjechać tym. Podwójne uderzenie. Oj, nawet podwójne uderzenie tutaj nie wejdzie w tej chwili, co? Kurwa, no puszcza we mnie lasery, jakbym w Returnala w tej chwili grał. Dobra, bardzo niewiele życia mu jak na razie zabrałem, a on zabiera mi go całkiem sporo. Czy uda mi się puścić na przykład tego kosmyka? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Pewnie, kurwa, nie, jak znam życie, ponieważ strasznie dużo many mi to zżera, ale mogę go mimo wszystko jeszcze raz zamrozić. Spróbujmy wrzucić w niego tyle obrażeń, ile będę w stanie, ale jebaniec się oczywiście teleportuje na wszystkie pieprzone strony. Co się, kurwa, dzieje? Aha, okej. Ej, no ja pierdolę, jeden laser jedzie do przodu, drugi we mnie strzela z każdej pieprzonej strony i nie żyje już, aha! Ej, kolejna śmierć do kolekcji. Oczywiście zajebiste było to, że spadłem tutaj na dół i straciłem większość mojego życia na początek. Co za denerwujący pojedynek. Nie chciałem tutaj, wiecie, wskoczyć do tego bossa i pokonać go po cichu bez kamerki na sam start, ponieważ byście mi mieli to za złe. Dlatego cóż, spróbujemy jeszcze raz. Górna pagoda. Chciałbym teraz, szczerze mówiąc, sobie... dobra, zeskoczmy tutaj po prostu na ten daszek, może na dobry początek, po kolei, a nie od razu na bombę na sam dół, tracąc większość naszego życia. No i cóż, spróbujemy tego grzmota pokonać, zobaczymy, jak bardzo mi się to uda. A, kurwa, nie uda mi się w ogóle! Czy ten laser jest odporny na moje zamrożenie? Tak to działa? Nie jestem do końca pewien. Dobra, skupienie, myślenie. Tutaj, aha, no tak! Jezus Maria, jedno się świeci, drugie we mnie leci. Czy tutaj da się jakoś łatwo wyczaić moment? No właśnie, kurwa, nie da się łatwo go wyczaić. Niesamowicie wkurwiający ten laser jest. Oczywiście te kulki będą we mnie, kurwa, leciały w każdej chwili. Czy jest jakiś sensowny sposób na rozkminienie, kiedy ten laser w ogóle we mnie wydupcy? Czy trzymanie się pod jego nogami będzie dobrym pomysłem? Pewnie, kurwa, nie. Jak znam życie! Dobra, jeszcze trzeci strzał, on robi kombo z takich trzecich i trzech strzałów. Przyłączyłem się z powrotem na podstawę takiego standardowego pierdolnięcia, ponieważ mam dużą nadzieję. Ła, ła, ła! Żeby... Nienawidzę tego przeciwnika. Czy to nie jest już czas, żebym zamknął pizdę i zaczął się po prostu skupiać na pojedynku? Jest taka opcja, tylko tym razem będziecie cały czas widzieli kamerę. Nie mam przycisku do wyłączenia jej. Może jeżeli nie będę czuł na sobie presji tego, że mnie obserwujecie cały czas, to pójdzie mi trochę lepiej. Strasznie denerwujący przeciwnik. Kojarzy mi się z tymi wszystkimi tytułami w stylu Bullet Hell. I Returnal mi tutaj pierwszy przychodzi na myśl, no bo tam cały czas... Dlaczego ta małpa jebana robi taki, kurwa, potężny skok na początek? Halo, mordo! Dobra, puszcza oczywiście jedne grzmoty, drugie grzmoty. No cóż, oczywiście też obcina mi życie podczas całego tego pojedynku. To kolejna super rzecz, której on jest po prostu specjalistą. Dobra, trzecie podejście. Pierdoląc cały czas głupoty. Tak, kiedy ten błysk widać, to jest moment na unik. To jest jedyny sensowny i najlepszy w sumie moment na unik.
Okej, okay. Tutaj, ała, ała, no właśnie, wiecie co jest najgorsze? Jeden ten skurwiel mnie trafi i trafią mnie już wszystkie pozostałe, to jest kurwa najgorsze. Tutaj puszcza 3-4 takie kurwa dynksy, o, to mnie oczywiście walnęło. Dobra, byku, słuchaj, ja chciałbym naładować sobie 3 uderzenia, ale nie chcę tego zmarnować, bo on zaraz się tutaj, no właśnie, skurwiel przeteleportuje, ale teraz... Pierdolnięcie! Dobra, dużo życia udało się już mu zeżreć. Mamy oczywiście transformację, ale transformację, która łatwa nie będzie, bo on będzie mi robił to. A! Kurwa mać. No ciężko, ciężko. Czy to jest w ogóle moment, w którym jego mogę atakować? Nie wiem nawet. O, pewnie kurwa nie. Ile tych laserów jebanych tutaj jest? Dobra, byku, daj się uderzyć. Ogień, ogień. Ogień ładowanie obrażeń. Jakieś dziwne tam jeszcze kształty laserowe się pojawiły. Ja nad tym skakać muszę, w ogóle nad tym nie skaczę. Marnuję tylko energię i siłę i ja pierdolę. To za spieprzony przeciwnik, nienawidzę go. Okej, okay, dobra, mogę zrobić teraz to uderzenie? Nie mogę. Goście, jest zajebiście daleko, zabrałem już całkiem sporą ilość życia, ale to nadal jest za mało. Dobra, wiecie co, po prostu przez niego przejadę tak, nie da się go podpalić, zdecydowanie. Chyba fioletowy kolor, tak jak wszystkie tego jebane tutaj zabezpieczenia w tym więzieniu. Jo! Pierdolnięcie super kombosem. Uda się go rozbić w tej chwili, tak mi się wydaje. Kurwa, chłop jakiś taki kurwa odporniejszy się zrobił w tej drugiej części całej tej walki. Oj! Okej, okay, czy to w ogóle jakkolwiek podziała? Pewnie nie! Znowu robi jebane lasery! A ja muszę ich unikać, muszę ich unikać. Blokowanie się na nim w tej chwili bardziej mi szkodzi niż pomaga. Dobra, okej. Okay. Łyknę sobie tykwy, skoro jestem schowany. Wykorzystam to do tego. Nie mam już many niestety na to, żeby... Kurwa mać. Co on robi? Mogę go bić w tej chwili w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia. Czy dam radę go tym grzmotnąć teraz? Och, kurwa, za daleko byłem! Ojej, ojej. Ojej, dobra, to nie była postawa, której powinienem był tutaj używać. Ho, ho, ho! Nie mam many na uniki, znaczy nie mam staminy na uniki. Nie mam staminy na nic w sumie w tej chwili. Tego mogę uniknąć. Oj, kurwa, tego też mogłem i dałbym radę, gdybym oczywiście był wystarczająco szybki, ale nie jestem. Teraz mogę go zamrozić, spróbować tutaj wrzucić w niego jakieś potężne kombo. Może zniknąć jeszcze raz, wjechać w niego skrytem. Ty. Dupnąć tym. Nie dać się zajebać. Jeszcze 2 walnięcia. Kurwa, jestem tak blisko. Dobra, jeszcze jedna tykwa. Jeszcze dosłownie... Co to kurwa jest? Dobra, jedno pieprzone uderzenie. Raz. Tak. Mamy. Kapitan Wizja Lotosu. Kapitan, twoja stara siepałe w podnóżach więzienia. Dobra, łyknijmy jeszcze raz. Weźmy cokolwiek, co jest tutaj do wzięcia. Rdzeń umysłu, bardzo miło. Ewidentnie nie jest to coś, co będę dostawał za byle pierdoły. Tylko za większych przeciwników. Mrozopędna gałązka. Dusza kapitana Wizja Lotosu. Ważne przedmioty. Czy to mi pozwoli teraz te cele otwierać? Mam taką nadzieję. Po to tutaj w sumie przyszedłem, żeby ostatecznie dostać tę umiejętność. Dobra, przyłączyłem się na pada w ogóle od PlayStation, ponieważ ma lepsze statystyki, jeżeli chodzi o latencję, czas reakcji i generalnie responsywność tego wszystkiego. A stwierdziłem, że sobie tym poklikam. Nie zwalam tutaj absolutnie w żadnym stopniu winy za to, co się dzieje, na to, że zmieniam pada. A w końcu się udało. Nieważne. Nieznacznie skraca czas odnowienia wszystkich zaklęć. A nie, ja mam teraz to. Umiarkowanie zwiększa odporność na mróz. Chuj z tym mrozem. Czy on we mnie mrozem strzelał? Nawet bym się nie zdziwił. No dobra. Ziomeczek pokonany, dziękuję, do widzenia. Postanowiłem zainwestować sobie ostatecznie we wszystkie 3 postawy, które mogę tutaj odpalić, żeby być, wiecie, potencjalnie bardziej zdolny do nadobcania się z tymi przeciwnikami, kiedy takowy moment nastąpi. No i jak na razie idzie całkiem nieźle, bym powiedział. Tutaj już mamy jakiegoś jednego delikwenta, spróbujmy w niego wjechać po prostu, zadać mu... O kurwa, nie! To jest to, o czym mówiliście. Ja mogę zrzucić wroga, nie mogę spaść sam, chociaż kurwa, kto wie, może mógłbym spaść sam, ale oni jak najbardziej mogą zrzucić mnie. Ale okej, okay, nic się nie stało, boss pokonany, jestem zadowolony. Teraz to i tak planowałem pójść, odpocząć, żadnej straty tutaj nie ma, nie dostałem jakiejś iskry może? Nie, dalej nic. Dobra, zaoferujmy kadzidło. Odblokowałem sobie z powrotem postawę pchnięcia, ponieważ widziałem parę ciekawych informacji na temat tego, jak można sobie wykorzystywać tą postawę pchnięcia do utrzymywania odpowiedniego dystansu od przeciwnika, ponieważ tam mogę sobie grzmotnąć, żeby odskoczyć w momencie ataku, potem jeszcze raz nacisnąć, zużyć punkt, żeby wyprowadzić z powrotem atak. Więc zobaczymy, jak bardzo się to sprawdzi w moim przypadku. Dolna pagoda. Tu była ta. Dobra, okej. Okay. Mogę lecieć przed siebie. Tutaj było co najmniej 2 latarników. Nie wiem, kiedy ten cały debuff się zacznie. Może uda mi się przebiec na drugą stronę, może nie. Ten już tutaj gotowy jest do napierdalania się ze mną. Tak więc załatwię go tutaj... Ej, preemptywnie, zanim on zacznie załatwiać mnie. Cały czas tutaj normalnie walczę. Mam wrażenie, jakby miał jakieś większe obrażenia, ale chyba nie mam. Czy ja dam radę się naładować w niego i wykurwić mu, kiedy on sobie wisi tam u góry? Czy coś mnie zaraz walnie w plecy? Coś mi tam kurwa harczy. Nie sięgło! Ale chujnia z grzybnią, naprawdę.
Oj, dobra, byku, słuchaj. Raz, dwa, trzy. Tutaj mam chyba tyle obrażeń, że on powinien umierać bez większego problemu. A przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie umierał. To co? Wszystkie blokady chyba zniknęły. Ten jeden ziomo, z którym miałem pogadać, znajdował się w pierwszej celi po lewej, tak mi się wydaje. Tego mogę rozwalić, trochę woli, ale to bardziej pierdoły. Tam chyba siedział, co? Mamy otwarte. Let's go! No dobra, kim ty w ogóle jesteś? Fajny masz makijaż, ale co ty sobą reprezentujesz? Tu mogę podnieść cokolwiek to jest. Miecz wyciągnąć z tego typa? Wielki giga szczur! O dobra, miecz troszeczkę, no w sumie nie wiem dlaczego miałby być dłuższy, inaczej wygląda niż się spodziewałem. Popielny sen! Wy, czy ja dostałem legitnie nową transformację teraz tak po prostu? Iskry nie, ale transformacja jak najbardziej, nowe przeobrażenie. Czekajcie, księżycowa, pokaż przeobrażenie. Które to jest? Bo mam trzy przeobrażenia. Mogę się zamienić w tego. Okej. To jest drugie przeobrażenie. Które to było? Nawet nie pamiętam. Lazurowy pył. Aha, to jest w tego skurwiela. Mogę się zmienić. Dobra, to mnie średnio interesuje. A to? Wznieć płomienie tam, gdzie popioły leżą. No dobra, to jest właśnie jakiś taki szczur, który macha mieczem i ewidentnie podpala wszystko przed sobą. Szczur, który tnie wrogów, jednocześnie dmucha w nich płomieniami, by nałożyć plagę poparzenia. Po przeobrażeniu można wykorzystać zgromadzoną koncentrację, lekki atak rąbanie drewna, silny ognisty podmuch. A jeszcze jest R2 i kółko, użyj zakręcia, by wybuchnąć, zadać obrażenia obszarowe. Jak na razie nadal jestem największym fanem nie księżycowej wędrówki, a tego naszego podstawowego grzmota, czyli lazurowego Kurwa, no nie, źle mówię. Ten! Czerwone pływy, dokładnie, nasz ognisty chłop, którego mamy od samego początku, naprawdę nakłada te obrażenia bardzo sprawnie, nakłada podpalenie, więc może fajnie by było też w to zainwestować, no ale dwie iskry potrzebne. Pogadajmy z tym, kim ty w ogóle dokładnie jesteś? Nogwai. Death was his relief. Mhm. Oh, it's you. You're still alive. And I see you've slain one of my captains and helped yourself to break in. Ty, czy on jest jakimś szefem tego więzienia? Now four bewildered souls. Can you free them from that pain if you truly are the destined one? You posed as my traitor and tricked us here for a false feast. And I was foolish enough to fall for his trap. My men suffer because of me. Four mighty captains, now mere pawns of Yellowbrow. Latarniarze się tutaj pojawiają. O kurwa! Odciął sobie uszy. Okej, dobra, zaraz wrócimy do pogadanki, ale jeżeli tutaj jest ten grzmot do załatwienia, to ja chciałbym się z nim tutaj rozmówić, ponieważ mamy trochę kurwa do pogadania. Możemy go oczywiście... A, no właśnie, ten jebany stun. Do tyłu, do tyłu, do tyłu! Małpo, małpo, małpo! Ohej! Zamrożenie, zamrożenie. Wszystko tutaj w ogóle się tak dziwacznie wytłumiło, kiedy zacząłem go nadupcać. No ale hej, walczmy dalej. On jakby, mimo wszystko niby ma dużo życia, ale jednak wpierdol dostaje solidne. On znika zaraz pod koniec walki z nim, ale zaraz się tutaj gdzieś powinien pojawić. Będę mógł go wykończyć. Ej, mordeczko, na spokojnie. Ha, ha, ha. Do widzenia. 1600 expa, to jest kurwa ogromna jego ilość. Dlatego lecimy po kolejnego. Zobaczymy, czy uda mi się teraz tutaj wjechać w niego z jakimś krytem. Najpotężniejszym uderzeniem. No to nie było chyba najpotężniejsze uderzenie. To będzie tylko podwójne, trudno się mówi. Odzyskuje w ogóle życie cały czas. Ciekawe jestem, skąd to się bierze tak naprawdę. Ej! A i znowu kotasiarz zniknął. Dobra, chodź zanim się debuff skończy. Kiedyś się was bałem, latarniarze, ale teraz jestem gotowy do napierdalania was. Ile tylko sił we mnie! Kolejne 1600 expa. No i co? No i zajebiście. Na tym piętrze załatwieni. On nie mówi raczej o tych latarniach, on coś tam powiedział, że w ogóle uszy sobie odciął. W każdym razie, miał jakichś wiernych mu ludzi, którzy potem stali się... Łoj! O ty, pało jebana! Co ty sobie, kurwa, wyobrażasz? Unik, napierdalanie. Cholerne nietoperze. Mało życia i mała skuteczność mojej tykwy. Łyknę sobie tak na wszelki wypadek, ale hej. Dwie latarnie załatwione, jestem zadowolony. Wróćmy do naszej konwersacji. Tylko najpierw sobie grzyba wezmę. O! Ja już myślałem, że coś wyskoczy, bo nam ta konwersacja została tak cholernie brutalnie przerwana. W sumie sam ją sobie przerwałem. Lećmy dalej. Czy do mnie dzwoni telefon, czy ktoś mnie tak męczy? Worek z nasieniem cię uwięził, byku, o czym ty gadasz? Dobra, moment. Dobra, można kontynuować. To tylko problemy z dostępem do dysku Google'a. Okej, czyli żółtobrewy ma worek nasienia, świetnie. Your chance may arise as he grows obsessed with his own ego.
Your Gwaes fell in his hands. A hero of the lands. Chcę wypukać wszystkie opcje dialogowe, jakie potencjalnie będę z nim miał. Czy to jest na przykład związane z tymi jakby szczurami, z którymi gadałem, które były zamknięte w takim jednym domku potencjalnie? Ponieważ one coś mówiły o kimś, kto jest w tym więzieniu chyba. Nawet nie ośmielaj się tak mówić, ziomeczku z długimi włosami. Ja jestem przeznaczonym. Okej, dobra, już chyba wygadaliśmy. Tak, dobra, przegadaliśmy wszystkie opcje, jakie są tutaj w ogóle do przegadania. Okej, to zrobiliśmy, zdobyliśmy tę transformację, która tutaj jest dostępna. Jedyne, co mi pozostaje, to znowu biec do góry, biec przed siebie. Tylko wiecie, mamy tam górną pagodę, dolną pagodę, te wszystkie cele, które teraz się pootwierały. Nie boję się już za bardzo tej całej transformacji całego świata, która tutaj raz na jakiś czas następuje. Latarnianych napierdalamy całkiem sprawnie. Za cenę jednego drobnego unieruchomienia mogę tak naprawdę rozjebać chłopa, ile wlezie. Tutaj mamy kogoś jeszcze! Ty jesteś wróg czy swój? Chyba wróg. Dobra, no to napierdalamy! Ej! Kurwa, mordo. Kombo? Kurwa, kombo, nie kombo, unik, nie unik. Ej! Jestem, kurwa, przekonany, że uniknąłem tego ataku. Dobra, może dopiero tego. Ej! Ty, mordo, nie robisz za dużo obrażeń? Trochę, kurwa, kim ty jesteś? Co ty sobie wyobrażasz? O chuj. Nie ten atak miał wejść. Oczywiście, że kontra aktywowałem. A nie to, co chciałem. Dobra, moment. Ja muszę sobie łyka z tykwy wziąć, bo będę zaraz w dupie. Dobra, mordeczko. Raz, dwa, trzy. Unik. Ej, kurwa, jeszcze jeden. Chryste pani, dlaczego taki jeden jakiś random z mieczem takie, kurwa, problemy mi tutaj buduje? Może ja po prostu, nie wiem, nie umiem kciuka obsługiwać, rdzeń umysłu, materiały? Czy on był jakiś specjalny, czy jestem jakiś specjalny, żeby to tak ciężko szło? No nieważne, zajebany, 400 woli, trochę expa, fantastycznie. Jakąś iskrę mam tam jeszcze do odblokowania. W tej cholernej postawie pchnięcia non-stop dokonuję jednej rzeczy, której najchętniej bym nie dokonywał, czyli tego jednego jebanego ataku. Dobra, daj mi wejść do menu, transformacjo. Iskry, nie iskry. Tutaj mamy nasze fundamenty, czyli to, ta postawa uderzenia. I tak to zużywam, aczkolwiek jak klikam przypadkiem trójkąt w środku mojego combo, chociaż używać tego nie chcę, więc nie wiem, czy tego nie lepiej będzie kupić i czasem sobie przypadkiem to nawet odpalić. Albo siedzieć po prostu ciągle na tej postawie pchnięcia i nie używać postawy uderzenia, poza jakimiś jednymi konkretnymi pojedynkami, kiedy doskonale wiem, co robię. Co ja mam tutaj? Kumulowanie tego efektu pochłania umiarkowaną ilość many, bo ogromnie wydłużyć czas trwania unieruchomienia. To brzmi akurat nieźle, ale czy jest takie super konieczne? Nie wydaje mi się. Mówiliście, że krok chmury to jest w ogóle zajebisty skill do upgrade'owania. Na razie kosmyk sobie zostawię. Przeobrażenia. Tutaj mógłbym sobie zainwestować na przykład w naszego niezłomnego. Powiedzieliście mi, albo raczej jedna osoba mi powiedziała, że inwestowanie w te skille podstawowe to jest bait na frajerów. Że lepiej już jest punkt wrzucić w naszą transformację tutaj niezłomnego, ponieważ nie muszę jej używać, a będzie mi zwiększała inwestycja tutaj mój wskaźnik obrony. Tutaj mamy co? Zmniejsza osłabienie, gdy jestem pod zmienioną postacią, szybkość przywracania potęgi, maksymalną potęgę. Może jednak skupmy się na tym, co jest tutaj dostępne. Słyszałem, że to jest jednak mimo wszystko zajebisty skill, ale nie wiem, czy nie ma innych lepszych, które powinienem teraz zainwestować. To wydaje się być ciekawe swoją drogą, ponieważ można nadupcać przeciwnika, który jest przed nami. Ale trochę mi się kończą skille, które wiecie, kupują mnie tak w 200%, że bardzo chciałbym je wykorzystywać, ale coraz więcej kroku chmury używam. Tutaj się zwiększa prędkość, tutaj maksymalne zdrowie wabika, a tutaj zwiększa szansa na trafienie krytyczne i się jeszcze kumuluje. Tutaj mogę wykonać silny atak, będąc niewidzialnym. To akurat jest całkiem zajebiste. Mogę sobie naładować koncentrację, zmienić się na postawę pchnięcia i wykurwić nie dość, że kryta, to jeszcze potrójny silny atak i to by było akurat zajebiste. Kosmyk, przeobrażenia, tyle opcji, w które mogę inwestować, a ja nie wiem, co ze sobą zrobić. To mnie też kusi. Dwie iskry będą na to potrzebne. Na razie sobie odpuszczę. Zobaczmy, co jeszcze tutaj niedługo odblokujemy. Życie już mi spada. Ewidentnie ten jeden tutaj ciężki skurwiel był dla mnie większym wyzwaniem, niż powinien był być. Więc lećmy przed siebie. Szczerze, to mogę w sumie sobie tak naprawdę odpocząć. Teraz jedyne, co mnie interesuje, to przejść się jeszcze raz po tych piętrach, żeby pootwierać cele, które były tutaj zamknięte. Nie wiem, czy ten odpoczynek ma sens, póki szczerze... Nie, nie ma sensu. Czekamy, aż się skończy ten debuff, bo dopiero wtedy tak naprawdę mogę sobie odpocząć, przywrócić życie na maksa i być zadowolonym. Tutaj są jakieś dzikie skrzynie na ścianie, po których mógłbym skakać. Ale tak, nasz główny cel w tej chwili
to najebać wszystkich latarników. Jest ich tutaj 8 albo 9, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ilu już pokonałem. 2, 3, 4, może 5, ale nie mam aż tak w głowie tego wszystkiego policzonego. Będę się trzymał postawy filaru, ponieważ jest fajna. Dowiedziałem się, bo nie zauważyłem tego, a jak wy mi pisaliście, to nie czytałem, że kiedy sobie stoję na pale, to owszem, nie dostaję obrażeń, ale jeżeli przeciwnicy biją pałę, to tracę koncentrację. Jeżeli nie zrobię ataku w odpowiednim momencie, no to wtedy niestety spadam z tej pały i mogą mnie bić na ziemi. Jest skill, który sprawia, że automatycznie robię ciężki atak, jak tylko skończy mi się stamina. Bardzo dobre, bo czasami pewnie trudno będzie to wyczuć, bo pewnie jeszcze trzeba mieć staminę na wykonanie tego ataku. Ale tak, na razie postawa filaru niech będzie moją główną, bo tutaj jest chyba najsensowniejsza, biorąc pod uwagę moje defensywne techniki, z których ciągle korzystam. Tam widzę wrogów, tu widzę wrogów, wszędzie kurwa widzę wrogów. Dobra, okej, możemy teraz odpocząć i lecieć przed siebie. Naszym celem w tej chwili będzie na pewno zrobienie tutaj zadań, które trzeba zrobić. I szczerze, ja nawet się upewnię w tej chwili, jak one wyglądają. No dobra, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby zrobić wszystko, co tutaj powinno być zrobione. Oczywiście jestem jeszcze kawałek od momentu, w którym będę w stanie sobie tutaj swobodnie biegać, ponieważ w tym celu będziemy musieli pokonać tego jednego wielkiego grzmota, który jest chyba szefem tego więzienia. No ale jak już mówiłem, na razie moim celem jest tak naprawdę przejść się jeszcze raz tymi korytarzami i zobaczyć, czy... Czy dam radę tego tutaj wydupcić? O kurwa, nie, bo tam jakiś łucznik jeszcze jest u góry, oczywiście. Dobra, w dupiu to mam. Wracamy do filaru w takim razie. Załatwmy tego grzmota na dobry początek. Tamten już pewnie leci w naszą stronę, żeby nam zadawać obrażenia. Ja się tylko roluję dookoła jak debil. Swoją drogą, czy ja sobie wykraftowałem coś, co mi zwiększa jakoś obrażenia? Nie wiem, nie wydaje mi się, ale czuję się jakiś potężniejszy. A może? Nie, no jedyne co zrobiłem, to sobie czapkę dodałem i uwaga, włączyłem sobie pokazywanie tej czapki. Bo wydaje się być całkiem kurwa kozacka. Czy tu będzie wróg? Nie, nie będzie, okej. Zobaczmy w takim razie, gdzie jeszcze będą tutaj jakieś zamknięte cele. No, ostatecznie to... Ej! Trochę tego, kurwa mać. No i oczywiście zdążył mnie uderzyć na pałę i w gościa. Nie dam rady go tu zrzucić oczywiście. Dam radę zrobić unik, kontynuować combo. Przenieść się teraz na tego. Oj! Cholera jasna. No ciężkie grzmoty, które ciągle będą mi tutaj wyprowadzały ataki cholerne. Dobra, moment, bo ja tutaj przecież jeszcze mamy tego łucznika, który... Ahoj! Będzie mnie ciągle, kurwa, denerwował. Okej. A już twoja saga denerwowania mnie długo nie potrwa. Tam już byłem, tu już byłem. Wydaje mi się, że wszystkie cele będą zlokalizowane tylko i wyłącznie z zewnętrznej właśnie strony. W niektórych tych miejscach w ogóle widziałem, że tam całkiem sporo woli było tu i tam. Stąd wyszedłem, więc to nie będzie to. W tego możemy wjechać tutaj oczywiście na dzień dobry i pożegnać się z nim od razu. Szybkim, dobrym kombosem. Uderzenia krytyczne naprawdę bardzo przyjemnie usprawniają cały ten proces. Muszę się patrzeć, które z tych drzwi będą miały na sobie tak naprawdę ten taki żółty kawałek szmaty, czy jak inaczej by tego nie nazwać, ponieważ to ona oznaczała, że ta cela była wcześniej zamknięta. No i liczę, że to wszystko będzie, powiedzmy, tak od, nie wiem, jakby zewnętrznej strony widoczne. Jego mamy jeszcze grzmota tutaj do sklepania, jeżeli będzie mi to dane w ogóle. Ej! Okej, dobra, weszło całe combo, poleciał w pizdu na dół. Co się znajduje tutaj? Tutaj już byłem. Mamy dwie iskry. A to akurat całkiem przyjemną inwestycję możemy teraz sobie jakąś wykonać, mając dwie iskry. Ten załatwiony. Tutaj kolejnych przeciwników widzę. Nie, tutaj już chyba więcej cel za bardzo nie ma. Mogę wejść piętro wyżej i zobaczyć, co tam się będzie kryło. Bo może mnie pamięć myli, może nie, nie będę tego grzyba zbierał. Ale tutaj od środka żadnych cel nie było, ani żadnego wejścia do tych cel, które powinienem mieć na oku. Tutaj mamy oczywiście łucznika, który będzie próbował bardzo ambitnie nas tutaj cały czas... Ej! O cholera jasna, no już prawie! Dobra, trzy uniki aż były potrzebne, żeby sprawnie go tutaj ominąć. Zaraz się debuff włączy oczywiście. Ale to nie jest aż taka zła wiadomość, ponieważ może spotkamy tutaj któregoś z tych grzmotów pieprzonych, latarniarzy, których tak sprawnie starałem się do tej pory omijać. A teraz w sumie omijanie ich to nie jest koniecznie mój główny cel. Będziemy tutaj mieli jakiegoś z prawej, z lewej... Tutaj żadnego nie widzę. Może będę musiał pobiec gdzieś tam w pizdu daleko. Nie wiem, czy tutaj nie był jakiś i już go na przykład nie załatwiłem. Tu ktoś jest? Nie, to tylko grzyby do zdobycia. No biegnijmy zatem przed siebie. Poszukując nieotwartych cel. Z tego co się dowiedziałem, to po prostu... Tyle, ile fabularnie byłem w stanie tutaj zdziałać, to już zdziałałem, ale jeżeli będę po tych celach chodził, kurwa, 1000 dypsa, to znajdę całkiem sporo materiałów do craftingu i upgrade'ów, a to oczywiście też jest zawsze bardzo mile widziane. Ten nietoper załatwiony, ten też tutaj próbuje mnie znowu przytulić, podrapać, ale się mu nie możemy dać. Jak się tam będzie wchodziło zatem? Nie wiem, tej celi otworzyć nie mogę.
Latarniarze nie widzę, ci dwaj nie stanowią dla mnie tutaj zagrożenia. Tam oczywiście jakiś łucznik, nie łucznik też czeka, żeby w pierdol spuścić. Tutaj oczywiście ten kurwa przyleciał. Tego to akurat widziałem jeszcze przed chwilą. O nie, tego już nie widziałem. Byku. Oj, kurwa, no widziałem ten atak pieprzony. On ciągle mnie tutaj atakuje. Debuffy, buffy. Weź kurwa, no. Atak z wyskoku był potrzebny oczywiście. Dobra, bo jestem bliski śmierci przez tego cholernego debuffa, który ciągle jest tutaj obecny. Może będę musiał tutaj jakoś, nie wiem, do tyłu wejść? Nie mogę się wspinać po ścianach w żaden sposób. Więc to nie będzie to. O Jezus Maria, tutaj jeszcze jest ten łucznik. No dobra, spróbujmy przejść po tym badylu w takim razie. O, pagoda realmowy buff się za to skończył. Nie, nikt mnie tutaj nie chce ustrzelić? Ja to akurat jestem pod wrażeniem. Pierdolnięcie! Ej! Ohoho! Bardzo przyjemne obrażenia. Nie tak duże jak z tego mojego filarowego dupnięcia, ale nadal całkiem zacne, bym powiedział. Nic tu nie wisi gdzieś w powietrzu. Jak ja mam do nich dotrzeć? Zaraz sobie, kurwa, mapę tego rozdziału odpalę, żeby się tego dowiedzieć. Naprawdę. Jesus. Skomplikowane to jest. Nie wiem, czy będę w stanie zorientować w ogóle w miejscu, w którym się znajduję. Być może, maybe. Tutaj mamy jednego pierdolca małego. Oła! I oczywiście też latającego delikwenta, który tutaj już słyszę. A właśnie, że się szykował do ataku. Ale pięknie się udało na nim wykończyć kombosa. Tu coś jest, tu coś jest. Nie, to tylko mnie kusi. Po tym nie mam iść. Nie wierzę, że miałem po tym iść. Mamy kolejne schody, ale to obecność tych schodów już widziałem wcześniej. Kurwa, czy zaraz się okaże, że tutaj praktycznie nie ma żadnych kolejnych cel do otwarcia, poza jedną na dole i może drugą gdzieś u góry? Tak to jak na razie wygląda. Ten to nie jest warty w ogóle tego silniejszego ataku nawet, bym powiedział. Macha sobie tam swoją pałą zaraz po śmierci. Tutaj były takie, mam wrażenie, obszary na końcu, które wręcz prosiły się o otwarcie, ale nie wiem, czy ja czegoś tutaj nie dostrzegam, czy tutaj nie ma co dostrzec. Na pałę! I cios! A dobra, powiem wam, że to pchnięcie zadaje podobne ilości obrażeń. Wtedy ewidentnie wszedł mi kryt, no bo jeżeli silny cios się uda wykonać i to jeszcze z krytem, to już w ogóle jest Mambalero Bombo Klad. Mega kombo zajebistości. Dobra, lećmy dalej. Czy ja tutaj doszedłem poprzednim razem? Czy tutaj mam do czego, nie wiem, zeskoczyć na dół, żeby coś zebrać? Nie wydaje mi się. Mam takie mocne poczucie, że dotarłem do końca. Zaraz będę przy tej drugiej kapliczce praktycznie, ale tutaj wydaje mi się... Coś tutaj cały czas harcze, ale może to po prostu dusze, które są aktywnie umęczane w okolicy. Jest i takie prawdopodobieństwo. Tutaj do tego chłopa wyszedłem, ale tędy... O, tu mamy jakiegoś delikwenta. I to takiego, mam wrażenie, potężnie wyglądającego. Dobra, spróbujmy mu wjechać tutaj krytem. O kurwa, ty, zmarnowałem zamrożenie. Dobra, wiecie co? Tego chcę tutaj dorwać na pierwszej kolejności. Będzie mi dane w ogóle? Dam radę do niego wskoczyć? Dobra, dam radę. Zajmijmy się nim na dobry początek, bo on będzie mi tutaj cały czas strzelał prosto w papę. A ten co? Ten tutaj backflipy tylko robi dookoła. Ej, mordeczko. Na spokojnie. Czy ja mam tutaj użyć na ciebie transformacji? Skrzyni po prostu jakiejś strzeżesz, co? Ty... nie może wejść do mnie, chłop się kurwa... O, zablokował. Dam radę cię jakoś tutaj stąd, nie wiem, ty. A jeżeli naładuję moje uderzenie to... W mocniejszym stopniu, na przykład na dwie kropki... Zrzucę go? Kurwa, już miałem bardzo mo... Tak, zrzuciłem go! Dobra, jest pięknie, dokładnie o to mi chodziło. No, może nie dokładnie o to, wolałem z lepszym stylem go załatwić, ale nie ryzykując jednocześnie tego, że się gdzieś spierdolę. Rafinowany piasek, krew żelaznego byka. Dobra, uwaga, będą tutaj jacyś latarniarze, bo to jest sam kraniec tej ścieżki. Znowu się ten pogodowy buff przełącza. No i żadnego tu kurwa nie ma! Gdzie są kolejni, naprawdę? Biegam, staram się to rozkminić, staram się ich zauważyć, ale oni po prostu nie chcą tutaj być. Nie wiem, może jak popatrzę tutaj, nie wiem, przed siebie, to jakiś mi się ujawni, ale też mam wrażenie, że ich tutaj w ogóle nie ma, więc może piętro wyżej, ale jeszcze nie będę biegł na piętro wyżej. Chociaż teoretycznie mogę sobie tam wejść i odpocząć przy kapliczce. Tych wrogów tutaj nie było zbyt wielu po drodze, ponieważ jestem prawie pewien, że w miejscu, w którym się tam wraca, jakby tu jest ta dziura, gdzie zeskoczyłem sobie do bossa. Tutaj jeszcze jakiś taki grzmot się znajduje, ale zaraz jest kapliczka, więc sobie zaraz ten problem załatwimy. Jor, jojki tękaj, kurwa! Ej! Oj, kurwa! Dobra, mordo, na spokojnie. Okej. Okay. Dobra, on mimo tego całego debuffa, muszę wam powiedzieć, że całkiem kurwa dużo życia ma. Ale odpowiednie kombo z odpowiednim wykończeniem tutaj kombosa naszego daje cudowne efekty. Ktoś jeszcze? Nie, nie wydaje mi się. Dobra. Trąby jakieś napierdalają cały czas w tle. Oj, o kurwa! Dobra, nie, mordeczko! Dobra, aż sobie łyka chyba muszę wziąć. Ty, ja mam przecież pchnięcie. Ej, 1103! Cudownie. A może jednak niekoniecznie byłoby szybciej tutaj iść do całej tej kapliczki. Nie mamy tutaj jakiegoś latarniarza? Nie, tu już jednego załatwiłem. Jest ich 8 z tego, co wyczytałem.
Ale paradoksalnie mam teraz mały problem z tym, żeby ich kurwa znaleźć. Myślałem, że to będzie, wiecie, tak naprawdę formalność, ale coś tak, nie mogę na nich tutaj wpaść. Ale tu mogę zejść na dół, tu mamy jednego tego chłopa. Kiedy się weszło po tych pierwszych schodach, mam wrażenie, że dało się tam pójść w dwóch różnych kierunkach. I ja wybrałem w prawo i doszedłem dzięki temu do schodów, ale wydaje mi się, że jeżeli pójdę Nie. Baw się tam z klonem, tego też chcę ominąć, chyba że będzie mnie gonił jak pojebany przez cały ten czas. No on po prostu aktywując swoją postawę, hej! Hops, hops! Dobra, dasz mi kurwa spokój, jak ja zejdę na dół, czy będziesz mnie tak zawzięcie gonił? Referowałbym opcję numer 2. Jak sobie tutaj, hops! Zapomnisz o mnie? Kurwa, nie, zdecydowanie o mnie nie zapomni, Jezus Maria. Dobra, zamrożenie, szybkie combo. Muszę go załatwić, bo mi tutaj absolutnie, kurwa, nie da spokoju, jeżeli tego nie zrobię. Kurwa, za dużo tych ataków pieprzonych wykonuje, oj, oj! I tylko w pierdol dostaję. Dobra, byku, wstawaj, małpiszonie. Ej! Bo ja zaraz tutaj, kurwa, zginę! Zginąłem, nie, no come on! Ale okej. No nie, nie jest do końca okej. Straszne głupoty robię. Czuję się zbyt pewny siebie w tej chwili. Nie boli mnie ta śmierć ani trochę. Wrzuciłem się w tę walkę. Mogłem wracać trochę inną trasą. Albo w ogóle mogłem... Można zejść teraz do tego bossa, bo bossa nie będzie i znowu będę piętro niżej? To brzmi jak taki całkiem w sumie niezły pomysł na skrót. Ale uwaga, żeby tutaj znowu nie stracić większości życia, spróbujmy... O! Okej, bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie. To powinno być okej. Bossika nie ma. I mamy szybkie zejście na piętro niżej, żeby tutaj pójść po prostu w odpowiednim kierunku, bo ja wtedy chyba postarałem się wrócić z powrotem do tej kapliczki i tak dalej. Ale spróbujmy to trochę inaczej przeprowadzić. Ten to szybko zginie na jedno proste combo. Tutaj mamy kolejnych typów. Teraz gdzie ja się znajduję? Mogę pójść tutaj w prawo, ale wam mylą mi się już te wszystkie trasy. Naprawdę, ułożenie całego tego więzienia nie wspomaga mojego umysłu. Ej! Ej! Kurwełe! Dobra, nietoperzasty. Będziesz umierał teraz, dziękuję bardzo. Mamy kolejną zamkniętą celę! A w środku co? Oczywiście przeciwnik do najebania. I to jakiś potężny z tego co widzę. No dobra, zacznijmy zatem! O kurwa, ma kolegów! Oczywiście, że ma kolegów. Wstawaj, byku! O Jezus Maria, jak dużo ma kurwa kolegów. Dobra, nie chcę się z wami tutaj nawet pierdolić! Lecę z tym! Let's go! Nakładamy ognia, tutaj kurwa unikamy. Ej, atak potężny! Dobra, kto jeszcze został? Duży został, mały też został. Pozbędźmy się tego, bo one po prostu wjeżdżają mi na banana i niszczą mi kurwa życie. To robię uników jak szalony, niezwykłe ilości. Unik! I pierdolnięcie. Dobra, życia masz w cholerę, ale mam nadzieję, że to życie ci już na zbyt dużo nie pozwoli. Kombo! Okej, dobra, kombo udało się wykończyć. Mogę w sumie teraz go... Nie mogę, zmarnowałem okazję. Oj, 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 dużo ataków robisz, panie delikwencie. Ale już niedługo. A, idealnie. Dobra, okej. Teraz się wycofać może, wskoczyć na pałę, uniknąć tego ataku, dobić. Dziękuję. Krew żelaznego byka, łyknijmy sobie tykwę, zasijmy te dusze i możemy lecieć dalej. To jest to, o czym mówiłem, zbieranie dodatkowych zasobów. Ale chyba sobie zaraz odpalę tę mapkę, żeby zobaczyć, gdzie ja się kurwa znajduję i co tu jeszcze mam do zrobienia. Zniewolona jaksza! Dobra, jakszy to ja już tutaj trochę widziałem. Będzie tutaj jakiś kolejny latarniarz? No kurwa, jak na złość nie ma. Jak ich nie chciałem widzieć, bo się ich bałem i mnie przerażali samą swoją obecnością, to byli kurwa wszędzie. A teraz nie ma ich nigdzie. Ej, dobra, ty nietoperzyku też szybko umrzesz teraz. W tych trudnych, pagodowych warunkach. Mam wrażenie, że ja w ogóle już od dobrej chwili nie patrzyłem się w ogóle na te cele wszystkie. Czy one są do otwarcia, czy nie są do otwarcia. Bo tak zajebiście łatwo jest się tutaj kurwa zgubić. Naprawdę. Denerwujący jest ten rozdział chociażby ze względu na po prostu trudność nawigacji po tych wszystkich identycznie wyglądających korytarzach. Ja, ty? A to jest ten łucznik na szczycie schodów, ty, dobra. To w sumie trafiłem dokładnie w miejsce, w które chciałem trafić, ponieważ... Ratatata, dobra, trochę mało staminy, muszę sobie odpocząć, odpuścić lekko. Tutaj w lewo! No właśnie, to jest jedyny kierunek, w którym chyba jeszcze nie poszedłem w trakcie tych moich wszystkich przygód. Tutaj jakiegoś mojego pierdolca mamy, który większego wyzwania stanowić nie powinien. 47 level, idealnie. Skrzynula do otwarcia. 3 iskry, przydałoby się je w końcu zainwestować. Ale to za chwilę, jeszcze będzie czas, a potem zapomnę w pizdu. Wola i rafinowany piasek, no dobra. Nadal nie mogę żadnego latarniarza tutaj spotkać. Teraz się zaczynam zastanawiać, czy oni są jakoś, nie wiem, schowani tutaj w dziwnych, niewytłumaczalnych do końca miejscach. Tutaj... Uuu, dziura! Mówiliście mi coś o jakiejś dziurze. Mówiliście, że jest tutaj jakiś gdzieś quest do wykonania, który wymaga wejścia do dziury. Tylko kurwa, może sprawniej wejść do dziury. Ej! No tutaj widziałem tę półkę, na którą...
Widziałem półkę, na którą chciałem zeskoczyć, ale... Ale się kurwa nie udało, bo nie kliknąłem skoku na czas i spadłem w pizdu na dół, straciłem większość życia i mnie dobił jakiś dupielec. Nie pole więzienie, naprawdę go nienawidzę, nienawidzę. Mam nadzieję tylko, że ta dziura, którą sobie tam znalazłem, to jest jakakolwiek sensowna dziura i włażenie tam w ogóle ma jakiś, wiecie, większy sens. Czy ja nie dam rady tam w ogóle zeskoczyć w jakiś taki sensowniejszy sposób? Na przykład tutaj? Nie, za bardzo małpiszon nie chce zeskakiwać. Tutaj w ogóle mamy jeszcze zamkniętą celę, o której ewidentnie zapomniałem, no ale to jest jakby trasa do przodu względem miejsca, w którym byłem przed chwilą. O kurwa, ten to jest chyba potężny. Dobra, zróbmy to. Tak na wszelki wypadek. Wygląda mi na mocnego byka. Załatwiony. Okej. Otwórzmy skrzynię. Wróćmy do tego miejsca bossa i chodźmy jeszcze raz do tej dziury, o której mówiłem. Ale jak widzicie, omijanie jakichkolwiek wrogów po drodze to jest jakby złudna taktyka, bo tylko na nas sprowadzi porażkę, ale dobra. Byle nie stracić połowy życia zeskakując sobie tutaj. Oho, na ten daszek. To jak zejdę na dół, to już problemu nie ma. Tego na szczęście grzmota fioletowego już nigdzie tutaj nie spotkam. Nie mogę tego otworzyć na przykład? Nie, tam jest spadek prosto w objęcia śmierci, to ja dziękuję. Lećmy zatem tutaj. Tutaj z powrotem. Mam tutaj cały czas postawę skakania na pałę aktywną. Tutaj oczywiście mała przerwa po wylądowaniu. Super hero landing musiał być zrobiony. Ale widać, że ta szansa na kryta to przydałaby się jeszcze większa, bo bardzo dużo zależy od tego, czy uda się ją w ogóle, wiecie, aktywować w odpowiednim momencie. Jeżeli nie, no to taki dupiany przeciwnik może jeszcze mi zrobić kuku w trakcie mojego kombosa i cały mój genialny plan idzie w pizdu. Ej! Okej, dobra. Naprawdę, za bardzo się wkręcam w te kombosy lekkich ataków. I potem kompletnie nie mam czasu, ani możliwości nawet, na zrobienie jakiegokolwiek uniku. Okej, dobra, do widzenia. Tutaj jest ta dziura? Nie, to jest zejście na dół. Ten w ogóle mnie nie zauważył, nie przejął się. Tu jest wąskie przejście i to jest ścieżka, która mnie interesuje. Tutaj skrzynia... Nieotwarta? To przepraszam. Nie, otwarta, dobra. Wyglądała na nieotwartą tylko. A żeby nie było, ja tutaj nie farmię sobie po 66 punktów expa za każdym razem. Nie jest to chyba zbyt optymalna opcja. Tego możemy sobie wlecieć. Oj, dobra, prawie nie mogłem. Jak się od razu obudził na mnie. Dobra, jest dziura. To teraz bezpiecznie. Delikatnie. No dobra, delikatne to nie było, ale może będzie chociaż bezpieczne. O kurwa, dobra. Jest, nie jest źle, jest lepiej niż było poprzednio. Kurwa, ten łucznik jebany. Dobra, od razu chcę zrobić unik, żeby podlecieć w jego stronę. Tutaj jest bardzo jasny moment, kiedy ja powinienem ten unik zrobić, żeby oczywiście mu wpierdol spuścić, ale nie aż tak łatwo jest go wyczaić. Jest chyba to takie dingnięcie, ten taki, da się usłyszeć błysk specyficzny. No ale cóż, trzeba jeszcze mieć bardzo dobry czas reakcji. Tutaj mamy kolejnego skurwola, który pewnie będzie miał kolegów, a ja oczywiście wchodzę na niego z debuffem. Ale może nie będzie tak źle? No, wygląda na pojebanego. Oj! Okej, dobra, może mi jeszcze na pałę wskoczyć. Uniknąć ataku, wykończyć delikwenta i do widzenia. 462, tak jest. I skrzynula, a w skrzynuli, czy cokolwiek wartościowego? Trudno powiedzieć. Zaraz zobaczę jakiegoś latarniarza i pewnie zniknie mi w ostatniej chwili. Ja będę czekał jak mały Maciuś, aż mi wróci cały ten diva. W rdzeniu umysłu, kurwa! Dobra, zdecydowanie warto było tutaj przyjść, chociażby dla tego jednego rdzenia umysłu. No to dobra, jak stąd wyjść? Tutaj możemy się wspiąć jeszcze po jakichś kamieniach, możemy tutaj przejść bokiem. Gdzieś jest jakiś nietoperz, który jeszcze mnie zrzuci zaraz i spuści w pierdol. A tutaj mamy tylko trochę woli. Cóż no, szczerze mówiąc, jedyny kierunek, jaki w tej chwili wydaje mi się być sensowny, to w górę. Nie wiem, gdzie jeszcze tutaj mogłem nie być, ale aż zobaczę mapkę. Poziom mojego pogubienia w tym całym więzieniu jest zaawansowany. Chcę naprawdę zabić wszystkich tych latarniarzy, ale bieganie tutaj i robienie tego cały czas z wami boli po prostu moją duszę, bo oglądacie, jak się po prostu miotam dookoła. No parę rzeczy udało się zdobyć, włącznie z rdzeniem umysłu, więc przydałaby się przydałaby się wycieczka z powrotem do naszego przyjaciela w pierwszym rozdziale. Nie, w drugim rozdziale, zaraz przed tym Windsage'em. Wydaje mi się, że mam jakieś takie drobne pojęcie na temat tego, gdzie może znajdować się ten ostatni ziomo, znaczy ostatnich potencjalnie dwóch wardenów, których fajnie by było ogarnąć. Jesteśmy powrotem na samym dole. No, niekoniecznie o to mi chodziło, ale to może być nawet nie taka zła opcja. Wydaje mi się, że... O kurwa, oj! O ty, nawet że się udało zrobić perfekcyjny unik, to jestem pod wrażeniem. Spróbujmy pójść w ostatnie miejsce, które jakby... Być może, może tam jakby mieć w sobie tych dwóch grzmotów ostatnich, których być może mam do załatwienia. Bardzo dużo być może w tych moich wypowiedziach. Tak więc...
Tutaj pójdziemy, mamy naszego szrajna podstawowego, który był tutaj na samym dole. Czy ja chcę odpoczywać? Nie, nawet, że nie będę odpoczywał, chociaż i tak niedawno odpoczywałem. Tam, w tamtym miejscu, to jest chyba jedyne, ostatnie miejsce, które wydaje mi się, może mieć w sobie tych grzmotów. Ale wiecie co, dobra, chuj, odpocznijmy, żeby sobie manę zresetować, naprawdę. Tak cenny i zajebisty zasób, którego tak trudno jest po prostu większej ilości tutaj zgarnąć, boli mnie to wielce. Tutaj jakiś jeszcze nietoperz pewnie był u góry, który będzie mnie nadupcał. Albo nie, albo tak, ale i tak znowu muszę załatwiać tych wszystkich typów, którzy byli tutaj po drodze. Może jeszcze wypatrzę jakieś cele, których nie miałem okazji wcześniej otworzyć. O kurwa, no tak, ten łucznik pieprzony jeden. Dobra, mamy tutaj ciągły wpierdol na własne życzenie. Rozdawany wręcz. Dobra, raz, dwa, trzy. Tutaj unik szybki przed tym jebańcem. Idealne wykończenie kombosa. Zacząłem na jednym wrogu, zakończyłem na drugim wrogu. Tak się kurwa gra w Wukonga, moi drodzy. Perfekcyjny rozkład wszystkiego. Dobra, tamto miejsce wydaje mi się, że mnie nie interesuje. Tutaj mamy jednego typa do załatwienia. Autentycznie, wydaje mi się, że jeżeli jeszcze gdzieś latarniarze mają być, to tutaj z tej strony. Tylko, że oczywiście muszę poczekać na kolejnego debuffa, aż się pojawi. Bo czy to tutaj było to przejście, wejście, czy to było w jeszcze ichniejszym miejscu, nie wiem. Poszedłbym już do przodu, naprawdę. Jeszcze tam było w ogóle takie jedno pomieszczenie, do którego nawet nie wiedziałem do końca, jak dojść. Czy tam jeszcze w ogóle nie mogę przejść na przykład na tamtą stronę? Tutaj był ten punkt medytacji jeden. On jakoś mnie teraz specjalnie nie grzeje. Oj! Uniknąłem chyba pod skokiem ataku. Niesamowite. Tutaj być może się znajdują, aż normalnie muszę to jeszcze raz zobaczyć. Niech sobie gra leci, nie będzie to wielki problem. Mogę sobie odpalić, gdzie są punkty medytacji, żeby do... A nie, punkty medytacji mnie nie interesują. Chociaż point of interest, może to są point of interest. To jest piętro numer jeden. Withered corpse, potem wchodzę tutaj, drop down, Yaksha Archer. No nie, no nie mogę się, nie mogę tak gadać i patrzeć razem z wami. Moment! Uwaga! Jestem w miejscu, w którym chciałem być. Czy to będzie ten latarniarz jeden, na którym mi zależało w tej chwili? Czy mi w ogóle brakuje w tej chwili jednego latarniarza, żeby ukończyć to zadanie? Zaraz się przekonamy. Zacznijmy od potężnego ataku. Wydaje mi się, że powinienem być w ogóle na jego plecach, żeby unikać potencjalnie potężniejszych uderzeń, czy też nawet tego jego stuna, którą tutaj cały czas próbuje mi wrzucić. On się znowu pojawi, będzie mi chciał z buta wysunąć. To taki standardowy ruch, bym powiedział. Ale już jestem bardzo bliski zabicia go. Ale on mnie też! Wstawaj! Małpo! Raz, dwa, trzy. Czy to koniec? Czy to ostatni? Czy jeszcze jakiś mi został? Powinienem dostać achievementa i powinienem dostać teraz jakieś informacje. Tutaj miało być dwóch. No i co? I gdzie jest kurwa drugi? Czy on gdzieś się tutaj jeszcze buja? Schowany w tych celach? Tutaj mamy przeciwników, do których szczerze nie wiem nawet jak się dostać. Może spaść gdzieś z góry? Może w ogóle ominąłem to miejsce, mimo iż nie chciałem go omijać. Ale powinni patrolować te okolice. Niestety ich też wydaje mi się nie widać tak idealnie z dużej odległości. Ten już tutaj mnie oczywiście złapał na mnie. Ała, fokus! To się wkurwi maksymalnie razem z kolegami. Jezus Maria, tam jeszcze jakiś łucznik, nie łucznik, czy te nietoperze pieprzone. Wszystko będzie chciało mnie zabić, a ja naprawdę mam wrażenie, że ich nie widać jak są tak super blisko. No tutaj gdzieś powinien być drugi. Tak mi powiedział internet, a internet jak wiadomo nigdy nie kłamie. Więc dlaczego tego drugiego tutaj nigdzie nie widzę? Czy już go załatwiłem? Jaki jeszcze nam został do załatwienia? Nawet nie wiem. O, zaraz kurwa zginę od tych dupielców pojedynczych. Ała! O, dobra, wrócił już normalny tryb. Nawet teraz nie zobaczę, gdzie się oni znajdują. No kurwa, chciałbym tego achievementa, ale też chciałbym zrobić w końcu jakiś progres, bo wiem, że wam niekoniecznie jest smak oglądania, jak cały czas się tutaj obijam na boki. A to będzie wymagało trochę czasu. A nawet nie zrobiliśmy dzisiaj super dużego progresu. No pogadałem z tym gościem, dostałem transformację, zrobiliśmy to, zrobiliśmy tamto. A mnie teraz czeka tak naprawdę tylko, no cóż, bieganie i szukanie tych wszystkich jebańców, których będę miał do załatwienia. Może jakiś jeden jeszcze został na początku. Wiecie co jest najgorsze? Nie ma żadnego licznika, który mi powie ile ich już załatwiłem. Pomniejsze wodzowie, czy to będzie pomniejszy Yaoguai? Coś mi się nie wydaje. Kurwa, Madzil, ja mam ich tutaj już po prostu wodzowie. O, jest, strażnik latarniany. Gdybym tylko miał napisane, ilu już załatwiłem, to bym był tak szczęśliwy, ale no niestety aż tak dokładnych statystyk tutaj nie mamy, tak więc ja autentycznie muszę spróbować tutaj poczekać, aż te wszystkie rzeczy się będą działy i znaleźć tego ostatniego. Cudowną rozrywką was dzisiaj raczę. Ciągłe poszukiwania jebanych latarniarzy, przerywane non-stop pauzowaniem nagrania. Jestem prawie pewien, że w tej chwili moim celem powinno być progresowanie dalej z tej górnej kapliczki, czego jeszcze w ogóle nie zrobiłem i wydaje mi się, że to może doprowadzić mnie do sukcesu. Albo do śmierci, bo mnie jakieś losowe dupiaki tutaj załatwią. Już mamy 4 iskry do wydania, to może bym to kurwa zrobił. Tutaj mamy miejsce, w którym mnie jeszcze w ogóle nie było i mamy bardzo duży potencjał na śmierć, ale dobra, nie przeginajmy pały. Jeżeli możemy aż tyle tego wydać, to czemu by tego
tego nie zrobić. Może to umiarkowana ilość dodatkowej many, bo ogromnie wydłuży czas unieruchomienia. Jak na razie często mi wystarcza to unieruchomienie, więc może uderzmy w coś innego. Te przeobrażenia mnie trochę kuszą, bo w końcu będę mógł to sobie wykupić. Na przykład zwiększyć ten wskaźnik obrony za niezłomnego, albo obrażenia po jakimś tam ataku konkretnym. Ewentualnie to, czyli że dam radę wykończyć atak lekki, nawet jeżeli nie mam już więcej staminy. Tempo wytrzymałości nieznacznie zwiększa. To nieznaczne zwiększenie w ogóle mnie jakoś za bardzo nie grzeje. Regeneracja po pchnięciu, to mam kupione. Mistycyzm, zmiana, no chyba pozostaje mi tylko inwestowanie. Na przykład w krok chmury. Co mamy tutaj? Trafienie krytyczne, kumulowaną na sekundę w kroku chmury, czyli okej. 10 staków dodatkowych obrażeń, kiedy uderzę z kroku chmury. To też brzmi całkiem zajebiście. Umiarkowanie zwiększa wskaźnik obrony. Albo dobra, wiecie co, YOLO. Uderzmy w tego skurwysyna, ale nie aż tak mocno, nie aż tak dużo. Obrażenie od poparzenia, atak po doskonałym uniku. Tutaj w tych nie miałem jeszcze czegoś ciekawego, nie wiem, do pchnięcia, nie pchnięcia, tego... A nie można tego obudzić, bo jeszcze potrzebuję tego, co? Regeneracja po trafieniu za pomocą pchnięcia. Dobra, YOLO, obudźmy sobie tego grzmota, czemu nie? Może nawet, kurwa, dwa tutaj wpakujmy, najwyżej to później zmienię. Pobawmy się trochę pchnięciem, jasne, nie daje mi takich możliwości unikania obrażeń przeciwników. Ale, kurwa, już tutaj widzę, że będzie ciekawie, co? Hej! Okej, dobra, to się nawet... Nie! Ja pierdolę, wiedziałem! Wiedziałem, że będzie tutaj w tym cholernym więzieniu miejsce, które będzie dokładnie takie rzeczy mi robiło. Czyli zabijało mnie po prostu upadkiem. Te jebane, kurwa, wąskie belki. No cóż, taka gra. Spróbujmy jeszcze coś tutaj zdziałać, póki mamy czas, póki mamy chwilę. Zaraz mi ten cały buff, debuff zniknie i tyle będę miał zrobione. Autentycznie, jak się wkurwię, to po prostu poza odcinkiem trzeba będzie ogarnąć całe to tutaj rypanie się z tymi przeciwnikami. Ten już prawie mnie uderzył, dokładnie tak jak zrobił to poprzednio. No by było w ogóle niemiłe. Lećmy zatem dalej, zobaczymy, czy uda mi się tutaj przeskoczyć. Jak nic, dwóch lampiarzy mi pewnie brakuje i obstawiam, że oni są obaj gdzieś tutaj wzdłuż tej ścieżki. Przynajmniej patrząc po mapce tego, gdzie oni się znajdują, mam wrażenie, że oni byli gdzieś tutaj. Czy tutaj nie było jeszcze w ogóle tego nietoperzasa? Jestem prawie pewien, ale ten nietoperzas jest, kurwa, kompletnie z drugiej strony. Dobra, wiecie, wydaje mi się, że taktyka tutaj, szczerze, rozsądna będzie tylko i wyłącznie jedna. Przejść, kurwa, na drugą stronę. O, może pobiec od razu po latarniarza. Ominąć driftem tych biedaków i spróbować pokonać tego jednego tutaj. Póki jeszcze się, kurwa... nie mamy już debuffa. No dobra, trudno się mówi. Załatwmy zatem tych, kiedy już tutaj zdążyłem przyjść. Ej, dobra, załatwiony. Ale hej, jeżeli doczekam się... O, no kurwa, nie, dobra, myślałem, że on już mnie tyle walnął, ale po prostu wróciło mi życie po tym całym debuffie, który był tutaj obecny. Mamy przejścia, nie wiem po co ta cela jest. Podejrzane, tak jakbym tutaj, nie wiem, może mógł wskoczyć gdzieś? Nie. Bardzo wygodnie ta gra w ogóle handluje niewidzialnymi ścianami. W jednym miejscu są, w drugim nie są. Tam, gdzie wam, kurwa, wygodnie, to są, a tam, gdzie nie, to nie. Ej, byku! Jeszcze jeden unik. Ile jeszcze tych ataków będziesz robił, co? Łej! Aha! Dobra, pięknie. Autentycznie, spróbowałem teraz puścić gałkę, kiedy robiłem unik. I ciekaw jestem, czy naprawdę ta gra nie podejmuje inteligentniejszych decyzji za gracza, niż on sam by podjął, robiąc unik w takim kierunku, żeby nie oberwać. Ale szczerze, wytrenować samego siebie, żeby klikać to i puszczać jednocześnie lewą gałkę... Trochę sobie tego nie wyobrażam. Trochę zbyt skomplikowane dla mojego mózgu to by mogło być. Dobra, ja tutaj czekam, aż nastąpi znowu ten cholerny debuff. Tu będzie dwóch latarniarzy. Mam naładowane trochę moich uderzeń. Mogę sobie nawet postawę uderzenia tutaj zrobić. Doładować biegnąc, walnąć go na zmrożeniu i spróbować pokonać dwóch latarniarzy. Tylko szczerze, kapeczkę się jeszcze odsunę. Tam w ogóle jest jeszcze jakieś przejście z przedmiotami. Schowajmy się na przykład w tym miejscu i wrócimy, jak będzie debuff. Dobra, mamy to, debuff wraca. To są jakieś 3-4 minuty oczekiwania, dlatego po prostu postanowiłem wam to, kurde, oszczędzić tego, ponieważ niekoniecznie jest to w ogóle pasjonujące dla kogokolwiek. Ale zacznijmy od uderzenia. Ja pierdolę, 1600 obrażeń. Że to są nieprawdopodobne ilości obrażeń i chłopa już, kurwa, nie ma. Dziękuję bardzo. Ale tego już niestety nie zmrożę za bardzo, ale spróbujmy zrobić tak. Wjechać w niego skrytem może, uniknąć tych, kurwa, obrażeń wszystkich jego. On ma ten swój stunujący atak, którego no nie miał na szczęście teraz okazji wykonać. Ej, pierdolnięcie. Dobra, okej, panie latarniarzu, panie latarniarzu. Ostateczne combo! Oho! Czy to wszyscy? Liście z zimnego żelaza, wola, 2200 woli dostałem, sporo expa, 48 level. To nie koniec! Czy naprawdę został jeszcze jakiś latarniarz do najebania? Ja go jeszcze nie znalazłem. Nawet mi, kurwa, tego nie mówcie. O, myślałem, że tutaj jakieś tajne przejście się znajduje. Autentycznie. O, jest tutaj jeszcze jeden. O, kurwa, dobra. Lecę w to, uderzam mocno. Nie wiem, czy zdążę, szczerze mówiąc, ale cóż, no,
Nie! Kurwa, i mnie wystunował, chociaż nawet się z nim nie biłem. Nie! Jeszcze raz mnie wystunował, kurwa, mordo, nie! O chuj. Dobra, czy to już koniec? Nie, no mam nadzieję, że nie. Byłoby miło. Kurwa, no naprawdę muszę być na jego plecach. Zaraz się cały ten buff skończy i będzie tyle, kurwa, gadania, naprawdę. On zniknął. O, kurwa, i się skończyło. Nienawidzę tej gry. O nie, nie skończyło się! To ja się, kurwa, skończyłem. O, jeszcze spadnę zaraz. Tak, tego teraz potrzebuję. On ma tak mocne ataki, albo wiecie co? One nawet nie są, kurwa, mocne per se. Teraz się skończyło. Teraz się skończyło. Ja jebie. Dobra, okej, wiem, gdzie jest... Co jest? Kurwa, pojawił się, zniknął, chłopie. Zdecydowałbyś się chociaż raz. Dobra, możemy tutaj jeszcze zebrać rzeczy, które są dookoła, zanim załatwimy tego latarniarza, naprawdę. To jest content tego odcinka, robienie latarniarzy. Robię to tylko i wyłącznie dlatego, że kiedy się ukończy ten, jakby to więzienie, zabijając tego chłopa, który jest szefem, a to sami mi powiedzieliście. Uj, tutaj jeszcze mamy bramę. Pewnie ktoś w środku do najebania, co? Kurwa, oczywiście. I... Zjebnięcie! Trafiłem go w ogóle? Dobra, trafiłem, ale tutaj jeszcze mamy tego dupielca małego. Fajnie by było go pokonać na dobry początek. Tego uniknąć, wykończyć kombosa na tym. No i stracić większość, kurwa, życia. Dobra, szybka tykwa. Uy! Chłopie, kompletnie nie widzę jego, kurwa, ataków. Dobra, pozycja pały! Uniknięcie! Potem kontynuujemy kombosiaki i chyba powinienem go w miarę sensownie załatwić. Nie chciałem tutaj zużywać w ogóle zamrożenia, bo ono jest niesamowicie dobre na latarniarzy. Otworzymy sobie skrzynię. W środku, nie wiem, złoto, jakieś inne bajery, fantastycznie. Ile ja tutaj expa w ogóle natrzaskam, walcząc z nimi wszystkimi. Może być ten exp przydatny na wszystko, co nas będzie niedługo czekało. Dobra, mam tutaj trochę woli, napijmy się z tykwy, wchłońmy to, co się tutaj znajduje. Okej, 720 woli. Teraz pozostaje czekać na kolejne pagodowe jebańsko, które będzie nas tutaj czekało. Tak, ja oczywiście wiem, że gdzieś tam po drodze jeszcze były schody, które mogłem wziąć, żeby wejść jeszcze jeden poziom wyżej. Tego mogę załatwić. No ten latarniarz jest gdzieś tutaj. Schowajmy się w środku i poczekajmy, aż debuff wróci, tak więc... pauzowanie! Dobra, zbliża się konfrontacja z latarniokiem. Zobaczymy, jak tym razem się uda. Jak znowu mnie zestunuje 4 razy pod rząd, to autentycznie utnę sobie lewe jajo. Znajduje się gdzieś tutaj na zewnątrz. Nie jestem do końca pewien, w którą... O kurwa, tutaj zaraz obok! Dobra, byku! Ładujemy uderzenie. Nie było to 3 kropki, co prawda, ale i tak powinno chyba wystarczyć, by mu w pierdol spuścić. Pełne combo? Idealnie. Możemy użyć kroku chmury, żeby wjechać skrytem i mamy to! Załatwione! Czy to ostatni? Błagam, powiedzcie mi, że tak! Kurwa, umieraj, rozpadaj się! Nie widzę żadnego wyzwania, nie widzę żadnego challenge'u. Gdzie są kolejne? Jeszcze jeden gdzieś się tutaj buja? Nie, no nie pierdolcie nawet. W ogóle on się pojawił wewnątrz celi. To już mnie nastraja negatywnie. Czy ja tam widzę w ogóle światło latarni? Czy mi się wydaje, czy ja tam widzę jebane światło latarni sugerujące, że tam się kolejny latarniuk znajduje? Tak, tam jest kolejny latarniuk. Jak oni... Nie, tak? Nie? Czy to jest zwykła latarnia, czy latarniuk? Czy oni się pojawiają zawsze obok takich latarni? Nie, no nie widzę tutaj żadnego. Biegnę sobie przed siebie. Kropka jakaś mi się naładowała. No nie, nie mam tego challenge'a, nie mam tego wyzwania. Nie widzę żadnego niżej, nie widzę żadnego wyżej. Ja pierdolę, ja się pochlastam, autentycznie. Na jeszcze wyższym poziomie już chyba żadnego nie ma tak naprawdę, ale obecnie co mi szkodzi spróbować tam jak najszybciej wbiec i po prostu go załatwić. Jeżeli będzie mi w ogóle dane, w którym to kurwa było miejscu? Tam przeszedłem przez te pały, tutaj są schody na górę. Chuj, biegnę, co mi szkodzi teraz tak naprawdę? Oczywiście, że będą kolejni przeciwnicy po drodze, ale może jakoś się uda to ogarnąć. Muszę lekko zwolnić, bo już staminy nie mam. Ten odcinek ma 53 minuty, tylko dlatego, że biegam tutaj na oślep, próbuję znaleźć, kurwa, przeciwników. A co jeżeli ta mapa mnie okłamała i w ogóle kompletnie inaczej wyglądało ustawienie tego wszystkiego? Jeżeli latarnioki są rozłożone na większej jakby powierzchni, niż mi się po prostu wydawało. Dobra, wiecie co? Chuj z tym! I jebnięcie! Nie da się ukryć. Postawa tego uderzenia zdecydowanie bije więcej niż pozostałe postawy, ale też jednakowoż największe zagrożenie dla nas stanowi, ponieważ musimy przyjąć tę postawę, musimy się wkręcić. To może zostać przerwane, to może zostać rozjebane, tak więc coś za coś. Dużo obrażeń, ale jednak duża szansa na porażkę. Ej, mordo! Jeszcze raz? Jeszcze raz? Kurwa, zablokowany przy ścianie jestem! Gdzie ja się, kurwa, znajduję? Nie mogę wyskoczyć! O, teraz już mogłem. O, świetnie. Chmurę jeszcze jakąś frajerską we mnie puścił. Ale tego uniknęliśmy. Kończymy kombosa. Uderzenie.
Dobra, pozbierajmy chociaż rzeczy, które tutaj widzę, że są dookoła. Autentycznie, jeżeli za chwilę go nie znajdę i na niego nie trafię, kiedy kolejny debuff wskoczy, to po prostu pójdziemy do kolejnego szrajna, który jest gdzieś jeszcze poziom wyżej. Tak, trochę się już dowiedziałem na temat rozkładu tego więzienia, jak badałem rzeczy, które tutaj potencjalnie mogę zrobić i znajdę go kurwa sam. Bo to mnie już po prostu do szewskiej pasji doprowadzi. Tu mam w ogóle jednego, drugiego, trzeciego nie ma, ale ten niestety to niebezpieczny zawodnik jest. Nie mam niestety czarów, nie mam za bardzo jak go zatrzymać. No dobra, YOLO, spróbujmy zatem. Raz, dwa, trzy. O kurwa! Okej. Już we mnie tutaj leci. Czy to się uda? Juhu! Dobra, nawet że się udało. Wróćmy w takim razie do bicia go. Ja. Dobra, super combo. Unik. Strata większości życia. Nie? Dalsze bicie. Okej, dobra, jeden, drugi żyje. Każda konfrontacja z tym tutaj jakszą, czy jak oni się nazywają naprawdę, taki mnie przepełnia stresem, stresem związanym z porażką, że sobie sprawy nie zdajecie i mamy kolejną alejkę, świetnie. Tego mogę wbiec, wziąć gościa, rozdupcyć, to możemy wchłonąć, czemu nie, jeszcze więcej woli. 1200, god damn! Tutaj nie ma jeszcze jakichś zablokowanych wrót, cały czas widzę tutaj miejsca, które potencjalnie by mi dały coś fajnego. Dobra, uniknijmy tej jednej strzały. Spróbuję zatem wbiec na górę. Nie! Nie obrywając, no. Powiedziałem to idealnie na czas. Dobra, byku! Ej! Dobra, teraz tylko wąska pała tutaj do wbiegnięcia na górę. Gdzieś jest u góry kapliczka. Skorzystamy z niej. I zaraz za tą kapliczką znajduje się ten skurwol, który po prostu czeka tylko, żeby nam spuścić w pierdol. I pewnie spuści, coś czuję. Co najmniej za pierwszym razem, ale to już jest problem na kolejny odcinek, a nie na ten. Tam mamy kapliczkę. Czy tutaj jeszcze mogę pójść? Dobra, okej, za chwilę. Nie mogę się powstrzymać, taki dzisiaj mam dobry humor. Wyspałem się w końcu, ostatnio miałem dużo niestety nocy, kiedy nie dane mi było się wyspać, bo dużo obowiązków naszło, rodzice na wakacjach, trzeba było koty odwiedzać o odpowiednich godzinach, ale teraz jak włączyłem to nagrywanie, to nie mogę kurwa przestać. I to jest aż przerażające, was to pewnie cieszy, wszystkich fanów małpy na kanale. Odpocznijmy sobie. Nie mogę się poddać w takim momencie. Czy ja może już dostałem to, co miałem dostać? Nie, wydaje mi się, że to którąś z tych rzeczy się dostaje. Achievementa i jakiegoś Dynksa. To są jedyne nagrody, jakie są tutaj obecne, ale autentycznie chyba jedyne, co mi zostanie, to po prostu badać całą tę mapę, kiedy będą mi te buffy wskakiwały i próbować ich znaleźć ręcznie, poza odcinkiem. Dlatego nie będziemy podchodzili teraz do tego ostatniego bossa, ale zobaczymy, co się znajduje tutaj, bo może coś ciekawego? Tam jakaś dziura w ścianie? Nie, to tylko często te kamienie po prostu takie wrażenie sprawiają. O kurwa, a ty to kim jesteś? Oj, o super, zajebiście. Dobra, mogę co najwyżej to naładować. Oj, nawet kurwa tego nie naładuję. Świetnie, zajebiste zatrzymanie. Najlepsze w mojej karierze, naprawdę, wukongowej. I o! O kurwa, o normalnie wiaterem jakimś mnie tutaj zamroził. Ty. Oczywiście, że sam się musiałem jeszcze odmrozić, kurwa. Jezus Maria, jaki uwzięty kurwa typ. Dobra, wjeżdżamy w niego skrytem. Skakujemy na pałę. O nie taki wskok na pałę chciałem zrobić. Jaki przesrany przeciwnik, kurwa, dobra, jeszcze trochę tykwy poproszę. Ała! Dobra, chuj z tą tykwą, jeżeli mnie zdąży załatwić, zanim jej użyję. Kombo, unik. A, pała! O Jezus Maria, dobra. Kim ty jesteś, byku? Przytrzymaj, żeby zobaczyć. To oczywiście nie działa, nie wiem dlaczego, na tym padzie dual-sensowym. Ale już trudno się mówi. Czy ja mogę tutaj gdzieś się zrzucić, żeby zdobyć jakieś przedmioty? Kurwa, ewidentnie. Coś tutaj jeszcze mamy. To nie koniec tego pieprzonego więzienia. O! Dobra, ma... O kurwa! Latarniok? Czy to był latarniok? Ty, kurwa, jak nic. To był rozbłysk latarnioka. Może tutaj jakiś się jeszcze znajduje? A może tam u góry? Albo się coś kompletnie innego wydarzyło, a ja po prostu nie ogarniam. Dobra, tego możemy rozwalić. Czy ja już tutaj byłem? Nie byłem? Gdzie ja teraz jestem? Kolejne cele pozamykane. Ten chłop oczywiście, że żyje. Dobra, zajmijmy się nim na szybkości. Nie, nie mamy teraz tego debuffa pagodowego odpalonego. Ja nie wiem, o chuj chodzi. Dobra, ten to powinien raczej prosto paść. Skrzynie do otwarcia, kolejne zasoby. Ten tutaj macha swoim kordelasem, wymachując swym kutasem. Okej. Powiem tak, dwa odcinki temu, czy jeden odcinek temu powiedzieliście mi, że ja nawet jeszcze w połowie tego wszystkiego nie jestem, co mnie trochę przeraża. Biorąc pod uwagę, że potrafię spędzić cały 50-minutowy odcinek szukając pieprzonych latarnioków i badając jedno więzienie, które aż tak wielką lokacją, szczerze mówiąc, nie jest. Tak więc co się będzie działo dalej, kiedy będziemy walczyli dalej z wukongowymi tutaj przeciwnościami losu, to się jeszcze okaże.
pochłońmy trochę woli, zobaczmy, co się jeszcze tutaj znajduje. Aktywowałem tamtą kapliczkę, to jest największy plus. Kto wie, może na tym piętrze jeszcze latarnioka spotkam. Wszystko jest możliwe. Dobra, spróbujmy w takim razie... Juhu! Potężne obrażenia, ale kurwa, na nim to aż takiego wrażenia nie zrobiło, jak myślałem, że zrobi, szczerze mówiąc. Dobra, mamy to uderzenie, wskoczyłem mu za plecy. Walimy go w te plecki jeszcze parę razy. Jakszo cholerna! 50 level! Powiedziałbym, że to jest jakiś milestone, ale czy 50 level to taki milestone? Niekoniecznie. Dużo tych leveli tutaj zdobywamy. No ewidentnie, czy to jest miejsce, w którym ja byłem, czy nie byłem? Szczerze, nie potrafię wam teraz powiedzieć. Bo oni się mogli po prostu zrespić ze względu na to, że ja sobie odpocząłem. Zeskoczyłem gdzieś, myślałem, że idę przed siebie. Ale co jeżeli idę za siebie? Zajebiście podobne są te wszystkie korytarze do siebie. Tam wydaje mi się to niezbyt sens ma podróżowanie. Tam jest jakieś miejsce, gdzie jest dużo zamrożonych przeciwników. Nie kojarzę go za bardzo z żadnych naszych poprzednich tutaj przebiegów po tym więzieniu, bo trzeba je dzielić po prostu na przebiegi i tyle ich już było. Jestem jakiś niebieski z kurwą, no dobra, to jest potężniejszy przeciwnik. Okej, to tu mnie jeszcze nie było. Czuję, że zaraz się ten debuff włączy. Mamy kolejne wrota do otwarcia. Tam przeciwnik? Kurwa, oczywiście, że przeciwnik. Nie. Co to kurwa jest? On się modli? Wyglądał zdecydowanie, jakby się modlił. Łe! Nie! A może tak? Kurwa, dobra, 1050 obrażeń, czy tam 1015, nie zauważyłem nawet do końca. O! Kurwa! Dobra, myślałem, że combo wykończę po uniku, ale oczywiście kliknąłem coś dodatkowego i się pożegnałem z tymi marzeniami. Dobra, wola 403, otwieramy sobie co? Żelazny piasek, jakieś kwiaty lotosu, tego typu pierdolety. Rafinowany, no dobra. Lećmy zatem tutaj. Ktoś z was ożyje? No ten na pewno ożyje. Kurwa, jaki dzban potężny. No dobra, spróbujmy zrobić tak. Naładujmy sobie ciężki atak, chociaż na drugą kropkę. Juhu! Zacznijmy od takiego pojedynku w takim razie. Oj, mordeczko. O kurwa, ty, on też na mnie tutaj rzuca jakieś gówno? No, potencjalnie tak. A nie, po prostu ten, Pagoda Realm się odpalił. Chuju jeden! Dobra, okej, okay. ładujemy. Ej! Okej, ty, nawet że się unik udało zrobić. Już myślałem, że mnie najebie, ale to ja najebałem jego. Będzie tutaj gdzieś latarniok? Jest, kurwa, latarniok! A ja nie mam nic w tej chwili do walki z nim sensownego. O, świetnie. Dobra, on świeci tym światłem tutaj. Mam wrażenie, że... Kurwa, dobra! Jeżeli będę go walił w plecy, to może jakiś sukces tutaj odniosę dzięki temu. Dobra, walimy. Siedzimy mu na plecach i walimy. Nie mam niestety w ogóle many na nic ciekawego, ale mam po prostu, kurwa, dużo obrażeń. Nie! Dobra, ale okej, on znika i wraca, Latarnioku! Latarnioku! Nie wkurwiaj mnie nawet! Umieraj! O! Nie! Wstawaj, małpo! Dwa ciosy! A! Rdzeń umysłu! Tak! Rafinowany rdzeń umysłu, czy to ostatni? Kurwa, ile ich tutaj jeszcze jest? Tak! Latarnia pomyślności! Udało się! Nie wierzę! Po godzinie jebania się z tym wszystkim, kurwa, mamy w końcu wszystkich! Achievementa nie widziałem odblokowanego. Jakie ze mnie ciśnienie teraz zeszło. Nie zmarnowałem godziny mojego życia na szukanie rzeczy, których kurwa nigdy bym nie znalazł. O, a rdzeniu umysłu to w ogóle dodatkowy bonus. Chyba sobie kurwa uderzę w bonusowe życie, jak tylko będę miał okazję. Nowy duch, ostatni latarniok. Kurwa, czy mogłem prosić o lepszy outcome tego wszystkiego? Chyba nie. Nic tutaj już nie ma, wydaje mi się. Chociaż nie, przepraszam, ten dzban był tutaj złoty. Tylko muszę poczekać, aż się skończy debuff. Skończył się. Gdzie jest kurwa dzban? Czy ja go już rozwaliłem? Czy to jest ten? Czy o chuj chodzi z tym dzbanem? Był bardzo złoty, ale ja go chyba rozwaliłem po prostu w toku tego wszystkiego. Nie wiem. Tyle napierdalania tutaj miało miejsce, że się już lekko pogubiłem. Łyknijmy. Tutaj widzę, że jeszcze mogę tak jakby zeskoczyć sobie, kurwa, na dół? Są tutaj jakieś takie kamienie. Wcale niepodejrzane. Ale czy to jest po prostu jakiś skrót na dół? Wygląda szczerze jak skrót na dół. Ale co mi szkodzi, kurwa, zejść? Ja już tutaj byłem, nie mam zielonego pojęcia. Wszystkie te korytarze są tak, kurwa, podobne do siebie, że ja nawet nie próbuję tego zrozumieć. Moi drodzy, to chyba będzie koniec. Udało się zajebać wszystkich latarnioków. Dostaliśmy dzięki temu latarnię pomyślności. Wiecie, co jest najlepsze? To wcale nie jest taki dobry trinket. Temu, kto je używa, przyznaje efekt zniewolenia pieśniami w kroku chmury. Znacząco zwiększa wskaźnik ataku, ogromnie obniża maksymalne zdrowie. Co by oznaczało, że jeżeli teraz odpalę sobie krok chmury, mocno mi redukuje życie, ale jak tylko wykonam atak w przeciwnika... to mi chyba na stałe redukuje życie, dobrze myślę? Latarnia pomyślności. Wyjątkowy tyryryry. Przyznaje efekt zniewolenia pieśniami w kroku, znacząco zwiększa wskaźnik, ogromnie obniża maksymalne zdrowie. No właśnie. Czyli teraz, jeżeli sobie z tego wyjdę, to zamiast 430 życia maksymalnie mamy... Nie. 430, a jak sobie aktywuję tą latarnię?
Ja to mi chyba dopiero pokazuje, jeżeli jestem faktycznie w tym kroku chmury. Dobra, nieważne. Nie będę się już dłużej nad tym zastanawiał. Tutaj mamy, no tak, mamy szrajna tej upper pagody. Ale ja mogę sobie wejść mój ekwipunek, użyć tego grzmota i wrócić na samą górę. Latarnioki pokonane. Możemy w kolejnym odcinku podjąć się załatwienia bossa tego więzienia. Co wyłączy całego tego debuffa, ale to już chuj z tym. Chapter 3 może być kontynuowany ze spokojnym, powiedzmy, serduchem. Dzięki, trzymajcie się. Bye, bye.